Siema, siema. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzień mam odcinek, widzowie, Stepania do graczy. Ale tym razem nie pisałem na czacie, do kogo mogę dać na klepę, a typałem do ludzi, którzy pisali po prostu na czacie, że trzeba ich do nich klepać, bo oni coś tam chcą. Więc sprawdziłem, czy ludzie oszukują. Możecie sami sprawdzić, czy mi się udało, czy mi się nie udało. Wyszło naprawdę fajnie, więc warto oglądać do końca. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem tutaj właśnie widzę pod tym odcineczkiem. Napiszcie komentarz dla aktywności, bo jeśli będzie dużo komentarzy, to widzowie w następnym odcinku robię salto. Jeśli wbilibyście pod tym odcinkiem 753 łapki, to następny odcinek widzowie będzie z kamerką, więc zostawiajcie łapki w górę. No i co? Sobie trzymajcie się, zapraszam do oglądania, na razie i yo, pozdro! Zobaczcie, to jest tych gildii, kto klepa równy teren adek. Wiecie co? Może tepniemy do tego adek XD6, widzowie, tepniemy do tego adek XD6, zobaczymy, czy nas gościu zaakceptuje. Zaakceptował nas, od razu nas zaakceptował, więc dosyć ciekawie. Pewnie będzie taki skybase albo coś. Gdzie on mnie tepnął? Nie mam... Holy shit! Nie zapomniałem miecza. Zapomniałem, widzowie, miecza wziąć na klepę. Holy shit, ale mam przerębane, widzowie. Ale że ja bez 5-2 tepnąłem na klepę, to ja teraz jestem, widzowie, w szoku. No to się teraz, widzowie, podziały niezłe dymy, że ja tu bez 5-2, widzowie, klepnąłem. tepnąłem na klepę. Dobra, no to chyba trochę średnio wam, widzowie, powiem. Ta klepa będzie wyglądała. No właśnie, bania upadła. Widzowie, bania upadła. Ale założył, kurde, gdyby mi... A, gdyby widzowie mi nie zlagowało tego, bo nie mogłem go przez chwilę bić, to może by go się udało zabić, a tak, no to wiecie. A, pierdziele, widzowie, kurde, karamba. Nie wiem, co widzowie zrobić, żeby tego typa pokonać. Najgorsze jest to, że no właśnie nie mam 5-2. Tu, nie, dwa knoki wziąłem, niestety. Więc to jest słabo. Dobra, gościu zjadł kolejnego koksika, czyli powinien mu chyba ostatni... Ty, on będzie miał mniej koksów ode mnie, ja mam tego. Czy on właśnie ucieka? Co to jest za jakiś adek? Co to jest za Steve? Nie ma. Nie ma sojuszu, widzę, nie ma sojuszu, klepie typeczka, klepie go do końca, totalnie nie ma tutaj, ale co on w ogóle tu ma, widzę, za... A, że się dobrał, frajer! A, że się dobrałeś, frajerze! A, że ty, frajerze, się dobrałeś! No dobra, jesteś, frajerze, lamusem. Nie no, nie mówię, bo ja też w poprzednim odcinku się dobierałem, kurde, Felek, a! Ale jestem podirytowany, widzę, tym, że się tego typeczek dobrał. Wiecie co, może rzucaczka, ale mam sposób, jakby tego typa porobić, wiecie? Chyba mam sposób, jakby tego typa porobić. Wystarczyłoby rzucić sobie tam perełeczkę, zmienić seta na szybkości. I teraz patrzcie, typeczek do mnie tu pójdzie i ja cyk do niego z pereł tego. I ja cyk do niego, widzę, patrzcie. I cyk. I gościu się kolejny raz zbugował, debil. Wiewiór się kolejny raz, widzowie, zbugował. No i co, zjadł sobie gościu koksika. Ale patrzcie, cwaniaczka, patrzcie, jaki cwaniuszek. Jaki cwaniuszek z typeczka, widzowie. Ale cwaniuszek z tego typa, no dobra. Plan był, widzowie, dobry. Plan był dobry, no nie ma co ukrywać, bo plan był znakomity, widzowie. Na tak, by tego typa porobić. Ale problem z tym, że on tu do mnie peru rzuca. Ty, może zapomniał, może... On jest chyba bez koksa. Ty, on gościu tradli, że patrzcie to. Bo gościu nie ma stręża, widzowie. Chłop w ogóle zapomniał stręża kupić. Zjadł koksa? Nie, ma stręża, ma stręża. Ajajaj. Ale co jest, gościu? Ty kurde, Stevesonie, nie mam 5-2. Gdybym miał tą cholerną, widzę, 5-2, to może by się udało go porobić. Ale widzowie, no to jest Stevek. Chłop, to jest totalny, widzę, nieogarniacz. Ale że gościu gdzieś tu ucieka, w ogóle jakiś tunel robi? A, to ja teraz... Aha, on mnie porobił właśnie. Aha. To był po prostu plan tego typa. Żeby zrobić taki tunel, widzowie, śmierdzący, że tak powiem. No ta, to był jego plan, tego typeczka, widzowie. Żeby, wiecie, zrobić taki tunel. Ale czy on koksa ma? Ale że go zabiłem? Ale że ja go, widzowie, zabiłem? Holy shit! Adek XD6... A, the fuck? Easy boy? Nice. Łatwiutko, widzowie, poproszę w komentarzu hashtag easy. No tego się, widzę, nie spodziewałem. I jestem totalnie w szoku, widzę, No ale dobra, widzę, no typek został porobiony. Także, widzę, zajebiście. No zajebiście, po prostu elegancko. No elegancko, widzę, zostawcie łapę w górę. Teraz widzę, znalazłem kolejnego typa na czacie. Kto klepa typa Ezy? To jest typek o niku Szymonix. On w ogóle, to pewnie będzie typał na Skybase'a. Czekajcie, jak ja mam nick, chyba Podłoga Szymonix. Za czym tu nas akceptuje ten typeczek? Typa Podłoga Szymonix. Tak, Podłoga Szymonix. Za czym czy nas typeczek zaakceptuje? No, raczej na 100% jest, widzowie, jakiś Skybase albo coś. Ciekawie jestem, czy mnie tepnie w ogóle. No, będę w szoku, jeśli mnie tepnie ziomeczek. Bo raczej mnie nie tepnie. Zatkam, jak to tepa, jak już tak pisze na czacie. No tamten typek nie tepnął, ale on mnie w nogi właśnie tepnął.
Ten Szymonix, no nie wiem widzowie, fajnie było, gdy mnie zaakceptował. O, zaakceptował mnie, ja się ruszyłem, o, fuck. Dobra, jeszcze raz widzowie, do niego tepam, bo się ruszyłem widzowie, więc trochę unlucky to wyszło teraz sytuacja. Ty, ale gościu, weź mnie tepnij, byczku. Weź mnie, mordeczko, tepnij, masz 400 rankingu, no fajnie byłoby cię porobić. Dobra, czy ten Szymonix mnie zaakceptuje? Zaakceptował mnie. Widzowie, zaakceptował mnie ten Szymonix, także zajebiście. I gdzie będę? Ale co to jest? Tu nie ma kuboida. Co oni? Gdzie oni mnie tepnęli? Przecież tu nie ma kuboida. Co jest grane? Gdzieś mnie poza kuboid tepnęli, widzowie. Ale żeby ten Szymonix splizał, było blisko. Widzę, było blisko, że ten Szymonix splizał. Dobra, teraz secika nie będę zmieniał, może na tym. A bo dobra, jednak zmienię może tego seta na szybko, póki mam jeszcze regenkę z koksa. Ale chciałem się sfokusować na tego typa, żeby polizał. Ale mam chyba nad nimi, obydwoma mam przewagę. Dobra, muszę się sfokusować na teraz na tego. Ach, jaj, gdyby ten polizał, ten Szymonix, ale no nie polizał niestety. No nie podoba mi się to, widzę, nie podoba mi się to. Ale on na refilach ciśnie, czy mi się wydaje? Tak, gość chyba na refilach jedzie, normalnie. Dobra, fokusuję widzowie jednego. Muszę jednego, ale seta pierw muszę zmienić, widzę, bo secik już na czerwono. Na szczęście wziąłem sobie jednego seta więcej niż zawsze. Ty, ale czemu bania padła? Ty, ale że on bez bani? Dobra, ty, myślę, że już chłop bez bani nie zginie. Dobra, ty, jeden widzę jest pokonany. Jeden jest pokonany, widzę, teraz ten Lizu robi. Uhuhu! Essa! Essa, byczki! Elwina! Dobra, chłopie, zawijam tą kabajerkę. Tak dla niepoznaki, zostawimy się tutaj emeraldami. Spieprzam do góry. No i takie widzowie akcje to ja lubię. Takie akcje widzowie to ja lubię. Hu! Nice, widzowie. Nice. Na, zajebiście. Mega mi się to widzowie podoba. Dobra, uciekam sobie do góry i zaraz szukamy trzeciej osoby. Bądź też czwartej, bo w sumie tutaj były dwie osoby, wie jakkolwiek to rozumieć. Moi drodzy, znalazłem kolejnego osobę, w sumie tu dosłownie tutaj obok, znaczy w sumie ten typek stał obok, w sensie ja tu przebiegłem dosłownie, nie wiem, 20 kratek i tu jakiś zabija. Uuu, tepa mnie od razu, ty, ale że mnie gości od razu tepnął? Gdzie ja będę? Znowu w jakimś kuboidzie jestem, ty, bez hitów, znowu jestem w jakimś kuboidzie, ja pierdula. Ja mierdzielę, kurde, zabija mnie, gość ma, no mało ma tego rankingu, więc może jakimś tipkiem będzie i typek policzy sobie. Dobra, zmienię sobie seta, tak jak zawsze widzowie, na zielonym, tego pierwszego. No i zobaczę, może typek zapomni zmienić seta, co byłoby mega. Ej, on na refilach jedzie. Nie, koksa zjadł, czy refila, ty, nie wiem. Koks albo refila zjadł, gościu. Nie wiem, ale zmienił seta w każdym bądź razie. I czemu w ogóle mnie na shifcie tep? Czemu on w ogóle mnie na shifcie, widzowie, klepie? Nie wiem, widzę, jakiś dziwny typek. Widzowie, najdziwniejszy typ w Minecraft. LOL. Naprawdę, najdziwniejszy typ w Minecraft, bo... Ach, gdyby ten najdziwniejszy typek Minecraft polizał. Mam trzy rzucaczki. W ogóle mam z tamtych typów rzucaczki chyba zebrałem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja tych rzucaczków nie miałem. Tyle miałem jednego rzucaczka. Dobra, koksik jest jedzony. Amciu jest zrobione, ale że ty się dobierasz, że ty się dobrałeś? Skurczybyszonie? Nie będę sobie przeklinał, używał nielegalnych słów. Frajerze! Essa, wariacie! Jednak nie Essa. Albo Essa, albo nie Essa. Ale że kurde, chłop się dobrał, no to trochę słabo, ale... No nie będę za to wyzywał, tylko fajnie, bo gdybym mógł tego typa klepać. A czemu on mi sojusz pokazuje? Nie ma sojuszu, klepa, gościu, ty! Byczku, ja tu tepnę na klepa, nie na sojusz. Dobra, teraz tak, rzucamy rzucaka i robimy super akcję, widzowie. Nie robimy super akcji, bo jakieś lagi są się pojawiły na serwisie. Smocze przetrwanie. Smog myślnik przetrwanie kropka Europa. No ale gościu bym mógł polizać sobie koksa, widzowie, co? Ale robimy taką taktykę, a że ja antynogi użyłem przypadkowo? Widzowie, taktyka jest prosta. To jest taktyka na Hollywood, czyli robimy widzowie show. To jest taktyka na Hollywood, czyli robimy show. Czyli po prostu... czekamy, aż oponent do nas przyjdzie. Przez co ja się widzowie kończę regenkę od koksika. No i mamy takiego już szansę takiego oponenta widzę po prostu porobić, ale że mi się antynogi użyły, nie, denerwuję. No ale na przykład może być tak widzowie, że oponenta na przykład nie będziecie mogli klepać, bo was zlaguje serwis. No i zadacie. No ale dobra, zaraz typamy do
piątej osoby, no bo wcześniej były dwie osoby, tutaj ten, no wiecie o co chodzi. No, serwis was po prostu czasami może zlagować, ale nie macie się co zrażać do gry, bo gra jest bardzo fajna i serwis też jest bardzo fajny, ale no wiadomo, serwisy w Polsce mają często wadę. Dobra widzowie, możemy dopaść do kolejnej osoby z czatu, więc poszukajmy sobie, nie umiem raczować, a nie umiem szczepać, to nauczę cię. Tutaj typek ma teraz za dużo rankingu. Kto chce IT TPA? Amelc 102. TPA, Amelc 102. Jak chce itemki? Jak chce itemki widzowie? Zobaczmy, czy raz jak słyszy. Ja chcę widzowie itemki. Ja mam mało itemków, zobaczcie, mam tylko tyle itemków mam widzę w ekwipunku i tylko tyle mam itemków w Ender 6. Więc o, zaakceptował nas ziemeczek. Jestem ciekaw, czy to będzie Skybase, czy to widzowie będzie. Jest to może nie tyle co Skybase, ale ale co ten typek robi? Ale o! Ty, nie miałem pereł, chłopie, na pasku, bo miałem jakieś śmierdzące antynogi, gościu. Ale że gościu, co on robi ze dymy tutaj? Nie, po co ja rzuciłem tego rzucaka? W sumie nie po czym rzuciłem tego rzucaka. Tak sobie teraz myślę, ale dobra, no w sumie gościu to jest jacy jako ksika, tak jak ja. On ma 400 rankingu, no widzowie. No, z całym szacunkiem, no ale taki typek, no nie. Ale ja w tej wodzie jestem cholernej. I gościu, daj mi wyjść z tej wody, bo cię normalnie nie wiem, co ci zrobię. Daj mi, chłopie, wyjść z tej wody, bo to. O, widzicie teraz, ja, on teraz sobie w wodzie siedzi i kopie, nie ma do mnie podejścia w tej wodzie śmierdzącej. Dobra, może no nie, może nie śmierdzącej, to widzę, to jest prawdziwa widzę woda tutaj jakaś, wiecie, żywiec zdrój czy coś, jakieś, nie wiem, muszynianka, chciałem powiedzieć myszowianka, to nie za myszowianka, woda z myszami, ale że chłop polizał? Nie, no, że chłop nie polizał w sumie. Dobra, weź gościu, digin sobie, bo cię normalnie, jo cię chwyca gościu, Jimmy, kurde, muszę go sklepać, hej, no, czemu on nie ginie, halo, halo, panie Jimmy. Urła! Panie Incognito w sumie. Jaki on miał nick? Kurde, nie pamiętam, jaki miał nick ten typek, a sprawdzę. Amelc. To jest typek o nicku Amelc, widzowie, więc być może to jest Amelcia, albo coś takiego. Amelc, albo Ameliusz? Nie wiem, napiszcie, jaki są item. Jest jakiś menu taki jak Ameliusz, Aureliusz? Aureliusz chyba jest, nie? Chyba jest Aureliusz. Dobra, gościu zjadł koksa. Ostatniego koksa zjadł chyba, czy nie? Zjadł. Nie, czy on się nie dobrał czasami. Wydaje mi się, że ten typeczek do góry się tam mógł czasami dobrać, widzowie. No mógł się ten typ... Bania padła. Bania padła i on chyba o tym nie wie. Ta, on nie wie, że mu bania padła. No i zadał sobie ziomeczek. No i widzowie jest sam. Także widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie tutaj każdy subapkę w górę i dzwona. Kto dotarł do końca odcinka, napiszcie w komentarzu hashtag essa, ja wam przypnę serduszko. No i co? Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i na razie. Yo!